Hej, siemanko, jestem Jacek, znaście, witam was dzisiaj w kolejnym vlogu na kanale. Tak jak nagrywałem dla was poprzedni vlog, także wracam. W tym vlogu postanowiłem, że wrócimy do domu. No, także lecimy, akurat sobie piję tutaj i powera. Już to co miałem tam zrobić, to zrobiłem, także wracamy. Dojdziemy do przystanku, ja akurat chyba przysiadę autobusem, nie chcę się wracać na piechotę, bo mi się lać powoli chce. Piesek, czy ty musisz się tak kręcić? Kurde, ale... Ale lipa z tym psem. Ja mam teraz dwie ręce zajęte, telefon i energetyk, więc nie, za bardzo nie mogę nic zrobić. W ogóle, ostrość, czy ten telefon ma dobrą ostrość? Zajebista ostrość, według mnie. Niezła ostrość w tych aparatach. Dobry. Oczywiście, tak powiem wam, że mój ulubiony energetyk, znaczy nie mam ulu, jakby jakoś tak. Znaczy jest Monster Energy, ale jakoś tak nie mogę się tak zdecydować, który mi bardziej smakuje, bo lubię i niebieskiego, i czerwonego energetyka, w sensie i ten klasyczny, także trzy smaki mi najbardziej smakują. Z czego dobry jest ten czerwony, bo on taki jest fajny, słodko-kwaśny smak. Niebieski ma taki słodki, owocowy smak, a ten klasyczny jest po prostu dobry, no. I nie jest jakoś tak za bardzo słodki jak typowe energetyki. Czyli taki typowy bipowerek. Mam jednego niebieskiego akurat w lodówce w domu. Postanowiłem, że kupię sobie trochę energetyków, bo nie wiadomo czy będą jeszcze. Skoro wszystkie fabryki nie będą już pracować. Także powiedzmy cena takiego jednego monsterka może podskoczyć. O, chyba ósemka jechała, także zaraz będzie jechać w drugą stronę. Bo skoro Monster Energy nie będzie już tak dostępny jak teraz. Kurwa, no. Ja pierdolę, szarpnął mnie i się zalałem, no. A ty głupi jesteś, piesek, na co to tak szczekasz, co? I mi się teraz ręka klei, bo trochę się tylko zalałem, ale... Gdybym miał więcej energetyka w puszce, gdybym nie upił tyle, to wylałoby mi się więcej. Albo cały by mi się wylał i lipa byłaby. Ogólnie zobaczymy sobie autobus, żeby nie będzie ósemki, to pójdziemy na dwunastkę, na Martońską. Nie wiem, czy w autobusie nagrywać vloga dalej, bo to będzie trochę dziwne. I nie wiem, czy zresztą w autobusie można nagrywać, bo to... Jeśli ktoś spróbuje, czemu nagrywasz, po co nagrywasz? Ja nie chcę być nagrywany. Chyba tam stoi autobus, tam dalej, tylko nie wiem, czy widać na telefonie. Nie będzie widać na nagraniu. Ale stoi, już będzie odjeżdżał niedługo. Chodź. Także poczekamy sobie na ósemkę, akurat dopiję powera. Może zdążę. Chodź bliżej, piesek, bo muszę wygodnie się napić. Chodź! Tutaj! Pojedzie już. Już wyjeżdża. Bipower, pomimo tego, że jest tani, jest bardzo dobry. No już mi się kleje ręka przez psa. Dobra, jedzie autobus.
Niewiele przystanków jada, ale nie. Nie chce mi się czekać. Chodź. Maks 14 osób w autobusie. O, to ten wypadek z poprzedniego vlogu. Na następnym przystanku wysiadamy. Jesteśmy na miejscu. Wiem, to tylko trzy przystanki, ale nie chciało mi się iść na piechotę. Po prostu nie wytrzymam, bo zaraz bym się po prostu zlał. Siku, tak bardzo mi się siku chce, że naprawdę rozsadzi mi zaraz. Ale lepiej nie jednym mówić. Także lecimy. A chodź piesek, idziemy. Także moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego vlogu. Możecie oczywiście zostawić łapeczek w górę, subika wraz z dzwoneczkiem, napisać fajny komentarz, udostępnić ten film znajomym. Także do następnego, na razie, cześć, hej hej.